Kaziu, uśmiechnij się. Kaziu, uśmiechnij się. Thank you.
Zabieramy go! Ale swojego! Krzywda wybierała! Jak się dorm od strony Zabyni. Może jeszcze. Uważaj na kamerę, żeby ci nie zalało. Dokładamy Klimra! Dlatego, że przez lagier, kurczę, falutów nie wydała.
Jak masz na nie, nie ma żadnego nagrobu. A to jest najważniejsze, tam się znaje, wybierz lu. Ten? Piotrek! Hej! Sztorm, a teraz sztorm. Przepraszam, że zasłoniłem. No. Dzielna załoga Zawiszy, tak, czyli załoga G. Porwanie sztormowym. A tu wiatr, żagle zrywa, fruwają w powietrzu. Sztorm uderza z całą siłą.
kurwa, to jest disco. Nie, tam kurwa. Tam kurwa. Z 15 przyjeżdżają. Co jeden mówi inaczej? Po jednym jedzie. To jest przyjaźń moneta przykryje jedną z leżących, tak zabieram. A to co tam gra? Nie tak? Jak masz swoją Porsche, to co będę z kim grał? No, co sam? Młody. To też są się innymi wiemy, prawami. Tu są dziwne prawy. I w niedzielę sprzedają, widzisz. No. Ile miliony liry? Słuchajcie, popatrzyłeś później jeszcze na... Co? Ani chwila. Zadowolenie. Jesteśmy po pełniach starożytnych, które zostały zniszczone wybuchem Wezuwiusza i tu w tej chwili jesteśmy w Bazylice. Ruiny Bazyliki, a przed nami miasto Torre Annunziata. A tam chyba dalej to już Neapol. To jest ten nasz silos tam widać, nie? O, i tam właśnie są silosy i obok tych silosów jest zawieszacza. Basen i stoi nasza pikaczka. Fregata. Patrz. Przeczytać że cegły na te kolumny były tworzone w kształcie płatków kwiatu i tutaj tworzyły takie ładne dzióbki i w ogóle cała kolumna to jest kwiat. Nawet ze środeczka. Thank you.
Guardate che hanno fatto della casa, De Magno, Andico, stato guarda Lori. Alberti nel monitor che sta stato concedo. Yeah. Look, there's a dog. Where? It's kind of like a guard dog to me. Miejmy nadzieję, że im bliżej Polski będzie ładniejszy dzień. Jest to wasze ostatnie podniesienie bandery i moje. Myślę, że to w tym sezonie. Bo jak sezon będzie na to będzie przyjadę. Chciałem powiedzieć tym, które za nas dziękuję. Razem byli. Zaraz ci powiem, jak dzisiaj jest, wygląda dzionek. Jeszcze musimy się raz spotkać, zrobić tak zwanego niedźwiadka na końcu. Ja mam opinię, cyk. Szaszeczkę co niektórym i pocztówkę. I tak. Na nas goździka, nie? I pocztówka. No i heja, i co to tak dalej. A paszport teraz. Sądzę, że się wczoraj byli w tych Pompejach. Ja sądzę, że się będę jako przyjeżdżę, będę następny raz pojadę, to po to, żeby za bramę wejść i wyjść, żeby wnukom nie kłamał. Dziadek był w tych Pompejach, a przy okazji nie kłamał. Tyle z tego. Więc na razie to, co można tam zarządzić, porządki do obiadu. Część można jeszcze do obiadu wyjść, obiad normalnie i po obiedzie zbiórka tutaj na rufie po to, żeby rozdać opinie, rozdać książeczki, pożegnać. Jak wszystkie te swoje rzeczy, to już mówię, Bosman będzie regulował, gdzie pościel składać, no, w porządku. Na tą burtę prosimy, a tamto!
Anziano, nie wiem. Ale nie możesz, Magda, sylwetki nie utrzymasz przy tym facecie. On to dobrze gotuje. No do tego wysek. Tak? Bardzo się spodziewam.
Ja w młodości czytałam tyle rzeczy o misjach, i przygodowa, ale nie bardzo muszę powiedzieć, że ala brat Stanisław. Wszystko jest brecze. Jest to delikatne, ale... Słońce, niepogodę, w deszcz, w burze, no co prawda. I kapitan twierdzi, no, że to nie był sztorm, ale w naszej pamięci na pewno to pozostanie jako sztorm. I ja proponuję, żeby każdy z was sobie chwalił się wnukom, że przeżył sztorm na Zawiszy. No trochę można dodać, no ale to chyba nam wybaczy, no kapitan. Druga sprawa, chciałem podziękować i naszym oficerom, którzy byli z nami bardzo blisko, którzy przekazywali nam swoją wiedzę, swoje doświadczenie, którzy nas szkolili i którzy nas spowodowali to, no, że wiemy już, że sznurki od tych szmat to nie są żadne sznurki, tylko są to liny, które mają swoje nazwy. I teraz już jesteśmy, teraz nikt nas w kanał już nie wpuści, ponieważ jesteśmy już szkoleni. No poza tym dostaliśmy takie blejty od kapitana, to będzie sobie można, no, nad łóżkiem przybić i chwalić się, albo na honorowym miejscu w domu, tak żeby widzieli wszyscy. Następna sprawa, chciałem podziękować załodze stałej, która, no, została, to tam już dziękowałem, natomiast chciałem podziękować wszystkim uczestnikom za to, no, że jak mówię, że przeżyli, no, ten rejs, że stworzyli atmosferę i mimo, że bywało różnie, ale ja wam powiem, że jak na taki rejs, to konfliktów praktycznie nie było, za co wam jeszcze raz, no, dziękuję. Ja uważam, że rejs ten spełnił założenia i tak jak napisałem w informatorze, pozwolił on nam, że tak powiem, zbliżyć się do prawdziwych wilków morskich i otworzyć bramę, otwarto nam bramę na świat. Ja przynajmniej znalazłem tą keję, ten jacht, tą koję wymarzoną w snach, jak śpiewa Jurek Noporemski. I uważam, że jest to rejs pierwszy. Ja powiem tylko krótko, no, stowarzyszenie już działa 10 lat i mam przyjemność 10 lat mu, że tak powiem, prezesować. Nie chcą mnie wykopać. Ale chodzi o to, że robimy dużo imprez. Natomiast taki rejs organizowaliśmy po raz pierwszy i ja zdobyłem bardzo dużo doświadczenia, za co dziękuję wszystkim. Cóż chciałem jeszcze dodać? Z technicznych spraw, część osób, no jak wiecie, no wysiada w Katowicach, następnie autobus jedzie przez... I cóż jest? Może słabe były te klaski. Następna sprawa. Ja mam namiary na was wszystkich, ale jest tak... Cześć Kaziu! Tam już jest moja forma jest! A ten słoń, a formę też tak to ze stu kupiłeś na słonika? Mogę się... A tutaj! Bądź baba! Cześć, panie mam młody! Poprawię się, tak? Ja!
No, no, potrzymaj się. To będziesz o której? O czwartej? Czwórkę sama. No na pół do wszystko. Czyje to jest? O, w zasadzie tak fajnie, bo taka wesoła dziewczyna. No panie poruszniku, Ale jedziesz z nami? No dobra, ale nie siada i uciekaj. Bawisz się, bawisz. Nie, bo tam jedna spita jest. Ale jedziesz, nie? Tam się całuje jeszcze. Tak.